przykład, Lili, brawo! Cześć widzowie, witajcie. W tym odcinku zabieramy was w podróż po trzech hrabstwach w naszej kochanej Irlandii. Ja na imię mam Łukasz i wraz z Agą oraz naszym pieskiem Lili prowadzimy kanał Kamperem po Irlandii. Zapraszamy! Naszą przygodę rozpoczynamy od hrabstwa Donegal i pięknej plaży Banbeg z niszczącym już wrakiem statku Bad Eddie. Plaża prawie jak w Hiszpanii, co nie? Tutaj w tle widać piękną górę Erigal. O, tutaj. Aj, aj, nie kop, nie. Dochodzimy do kolejnej atrakcji obok tego opuszczonego tutaj hotelu z tej strony. Ten hotel to temat na inny odcinek, bardziej dla fanów urbexu. O, basen. Wow. Wow. Kolejną atrakcją jest wrak statku. Wrak łodzi. Wygląda naprawdę ciekawie. Wygląda jak taki wieloryb, przez to, że ma te jeszcze takie żebra. Fajnie to wygląda. Oczywiście Lilka pierwsza do zwiedzania. A, glony zjada, okej. Okay. Zjadasz glony? Super. Zdrowe glony. Podejdźmy i zobaczmy, co tutaj zostało. A, to chyba spadło z góry. Bo to są wloty powietrza. Wloty powietrza. Tak. Co tutaj jeszcze zostało? Oj, wszystko jest nieźle podzewiane. Zobaczcie, że on był, to jest zrobione z konkret, czyli to jest beton. Betonowe te części tutaj są włożone, tak jakby pomiędzy drewniane części. Ciekawe, ciekawy design. Tutaj została jakaś część, trudna do rozpoznania. Tutaj te fajne wloty, fajne, fajne. A teraz przenosimy się na górę Erigal. 3, 2, 1. Jesteśmy. Udało się wejść w komplecie. Są moje maślaki. Za mną idzie pan, gdzie Lilka od razu podbiegła i nie zauważyłem, ale zjadłam ciasto. Kawałek ciasta, pan się trochę zdenerwował, właśnie tutaj idzie. Miał wielki plan, żeby zjeść sobie ciasto na szczycie, ale Lilka udaremniła ten wielki plan. Dobra, nic się nie stało, tylko ciasto. Szczyt Erigal wznosi się na 751 metrów nad poziomem morza i jest on najwyższym szczytem w hrabstwie Donegal. Podejście na sam szczyt bardzo przypomina polskie Tatry. A wiecie, co jest najfajniejsze? Najfajniejsze jest to, że można wejść razem ze swoim ulubionym pieskiem.
czekamy teraz z Lilką na jedzenie tutaj z tego miejsca. A zobaczcie, jaki pan ma auto. Co to jest w ogóle za auto? GT jest napisane, nie wiem, czy to jest jakiś Mustang? Nie wiem. Fajne. Starszy pan ma tu. Co to jest za auto? Zobaczcie, odjeżdża. Ciekawostek. Z Donegal, ciąg dalszy. Zaparkowaliśmy tak tutaj, w tym miejscu. Idziemy zobaczyć pewną ciekawostkę. Chodźcie ze mną, tak trochę niebezpiecznie, bo muszę iść po drodze. Ale to nic. Musiałem podbiec, ale zobaczcie na to. Nikt nie wie. Najlepsze jest to, że nikt nie wie, jaka jest historia tego oto miecza. Ktoś go po prostu zostawił tu. Fajnie to wygląda. Kolejny dzień. Tutaj bardzo ciekawa formacja skalna. Nazywa się Eagles Rock. Zaparkowaliśmy tutaj. Jesteśmy sami na parkingu. Droga no, na jedno auto. Na jednego vana akurat. Mijaliśmy się na tych drogach, to nie jest łatwo, powiem wam. W Finlandii kamperowanie nie jest łatwe. Trzeba mieć naprawdę dobre umiejętności. Czasami, no, żeby się wyminąć z kimś na takiej drodze, to jest porażka, nie? No, idziemy. Jest tutaj bardzo fajna formacja skalna. I już ją widać nawet tutaj, na tym obrazku. Zobaczcie, nazywa się Eagles Rock. Idziemy tam. I tutaj jest jakiś lip. Hogs Lip. Okej, o! Zobaczcie, nawet mają niedźwiedzie. Na zdjęciu. Na zdjęciu. A, czekajcie! Co to jest? Ej, Agnieszka! To nie mój. Co to za impreza to była? Lili, co to za impreza to była? To dobry znak. Dobra, idziemy. Niestety w tym miejscu musimy się rozstać, bo jest no dogs allowed, czyli pieski tutaj nie mogą iść. A widać, że stoi tam jakiś Land Rover za mną. Pewnie farmer. Także idę sam. W takiej oto scenerii. Tu jest jakiś punkt widokowy. Teren jest prywatny. Także dużo jest tych miejsc, gdzie nie można z psami. Szkoda. Tutaj miałem bardzo ambitny plan przelecieć dookoła tej formacji skalnej, ale niestety bateria padła. Udało mi się nagrać tylko ten krótki przelot. Sarki! Okej, kolejne przygody. Wypożyczamy rowery. Lilka będzie miała swoje siedzonko. Zobaczymy, jak to wyjdzie pierwszy raz. Będziemy ją próbowali w czymś takim. Nie wiem, czy nie jest za małe trochę do Lilki, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Super, Lili, brawo, zostań. Dobra, tak wygląda proces wsiadania. Super! Wow. Nie, ja muszę przytrzymać ten rower. Nie. Siadł. Super, dziękuję za łopaczkę. Zostań. Ekstra! I zobacz. I hop. I zostań. Ekstra. Super, jedziemy. Zostań! Po całym tym trudzie wsiadania Lili tak wolała biec poza wózkiem. Ta trasa rowerowa nazywa się Shannon Blue Way i ten dokładnie odcinek ma długość 6,5 km, a ciągnie się wzdłuż kanału żeglugowego. Polecamy serdecznie. Super.
fight for.